gdy drogi pomyliło zły i oczy mgłą zasnuje. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź jak Jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych. Pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie wszystkich was.
uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i by ty tego świata niosło zdrowie. Nie ma w nim śmiercionośnego jadu, ani władania otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niej należą. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebą, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja.
Kiedy celebrujemy Eucharystię, kiedy celebrujemy ją z naszym proboszczem, który przez 31 lat prowadził nas jako wspólnotę parafialną, to w czasie każdej Eucharystii słuchamy Słowa Bożego i przepowiadamy Słowo Boże. To, co teraz czynię, homilia, ma być zawsze głoszeniem Bożego Słowa. I chciałbym, byśmy pochylili się przez chwilę nad dzisiejszą Ewangelią. To nie jest przypadek, że dzisiaj, kiedy żegnamy naszego księdza proboszcza, taką Ewangelię czytamy. Nie jest to przypadkiem, ponieważ wielokrotnie tutaj mówiłem takie zdanie, które kiedyś bardzo mi zapadło w sercu, że w życiu nie ma przypadków. Są znaki. Znaki, które Pan Bóg nam daje. I ta Ewangelia jest przewidziana na tę niedzielę, 13 niedzielę zwykłą. I dzisiaj, kiedy czytamy ją w kontekście ostatniej niedzielnej posługi naszego proboszcza, to pochylamy się nad nią, myśląc o tym wszystkim, cośmy wspólnie tutaj przeżyli. Cała dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam Boga, który jest Bogiem życia. Stoi po stronie żyjących, broni życia, bo jest jego dawcą. Życie człowiek otrzymuje w prezencie od Pana Boga i jemu będziemy musieli je oddać. To wszystko w dzisiejszej Ewangelii dzieje się w drodze. Jezus jest posłany przez Ojca, by nieść życie, by uzdrawiać, wskrzeszać, ale przede wszystkim by dawać życie duchowe, które jest ważne także, kiedy już ciało straci swoją moc i kiedy człowiek przejdzie przez próg śmierci, tamto życie będzie dalej naszym udziałem. I przyszedł tutaj po to, by świadczyć o życiu, które daje Bóg. Takie jest główne zadanie kapłana. Towarzyszyć ludziom na drodze ich życia, a towarzyszyć jako świadek Boga i prowadzić ich do Boga. Szczególnie poprzez głoszenie słowa i poprzez sakramenty, że przez jego posługę zbliżał nas do Pana Boga, otwierał nasze serca, ocierał nieraz łzy, pocieszał, dawał umocnienie, wychowywał, przekazywał mądrość, zasady moralne. I on też sprawił, że mamy tutaj od lat ten obraz Chrystusa Króla. Taki przedziwny, taki zakorzeniony w obrazach biblijnych Chrystusa Króla. Kapłan w ornacie, Jezus Chrystus, który prowadzi swoją owczarnię. Dzisiaj my zgromadziliśmy się wokół Ciebie, księże Kazimierzu, tak licznie, jak ta trzoda na tym obrazie. Jak ci, których przez 31 lat prowadziłeś. I ten Chrystus na obrazie idzie nam naprzeciw. Tak też było z Tobą, z Twoją posługą. W imię Jezusa Chrystusa wychodziłeś ku każdemu z nas. I prowadziłeś za sobą nas, którzy poznaliśmy Chrystusa. Kapłan, idąc tak jak Jezus do ludzi posłany przez Boga, posłany przez biskupa, towarzyszy im w różnych sytuacjach życia. Wtedy, kiedy płaczą, bo ktoś umiera, wtedy, kiedy się cieszą, bo się kochają i proszą o błogosławieństwo, sakramentę małżeństwa, wtedy, kiedy rodzi się dziecko i proszą o chrzest, czy potem pierwsza spowiedź, pierwsza komunia, bierzmowanie, sakrament chorych, kapłaństwo. To są te wszystkie doświadczenia, które nas, kapłanów, wiążą z ludźmi, do których jesteśmy posłani. I tego naprawdę nie da się wymazać z pamięci ani z serca. I za to towarzyszenie jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzisiaj przy ołtarzu mamy grupę ministrantów bez komórzy i bez alb. To są ci, którzy byli ministrantami w moich czasach. Panowie, którzy już mają swoje rodziny, swoje dzieci, swoje żony i niektórzy nie mieszkają nawet już tutaj gdzieś blisko, ale po
poczuli też potrzebę bycia przy proboszczu wtedy, kiedy mu żegnamy. I to jest też taki piękny znak wdzięczności i znak tego, że Bóg przez ludzi dokonuje wielkich rzeczy. Księże proboszczu, za parę dni staniesz przed nową wspólnotą i będziesz ludzi prowadził tak, jak prowadziłeś nas. Na ołtarzu postawiliśmy razem z Tomaszem świecę, na której napisana jest nazwa naszej parafii, obietnica i daty 2008 i 1978. I krzyż z symbolami kapłaństwa. Rozpoczęliśmy uroczystość serca Pana Jezusa w rok kapłański. To zaproponował Benedykt XVI całemu światu. Chcemy Ci tę świecę ofiarować i chcemy Cię prosić, aby się zapalał w czasie osobistej modlitwy. Niech ona Ci przypomina nas wszystkich tutaj, bo w nas zapalałeś światło wiary, czy podtrzymywałeś to światło, które zapalili inni, a teraz będziesz zapalał światło i podtrzymywał światło wiary w innych ludziach. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu nas wszystkich, że bardzo serdecznie dziękujemy za Twoją posługę i obiecujemy modlitwę. Byś dalej skuteczny w imię Jezusa Chrystusa, tak jak On w tej Ewangelii szedł i czynił znaki. Świadczył, że Bóg jest Panem życia. I chcemy też mówię w imieniu nas wszystkich, myślę, obiecać, że tak jak Ciebie przyjęliśmy tutaj życzliwie, tak życzymy, żebyś tam został życzliwie przyjęty, a my chcemy przyjąć życzliwie tego, którego biskup posyła w Twoje miejsce. Bo tak to już jest, że jeden wchodzi w tradycję i pracę drugiego. I pięknie, kiedy potrafimy uszanować to, co zrobili nasi poprzednicy i pociągnąć sprawę Bożą dalej. Niech Bóg będzie zawsze dla Ciebie Panem życia, a Ty bądź zawsze dla ludzi tym, który życie Boże im przekazuje. Papieża, biskupów, kapłanów, w szczególności za naszego księdza proboszcza, który przez wiele lat, aż do teraz wskazuje nam drogę do Zbawiciela, aby głosząc naukę Chrystusa jeszcze bardziej zbliżali nas do Niego. Panie, prosimy Ciebie. Mówimy się za wszystkich, którym ksiądz proboszcz Kazimierz przekazał łaskę wiary w sakramencie Chrztu Świętego, by swoim życiem potwierdzali, że należą do Chrystusa i byli żywymi członkami Jego mistycznego ciała Kościoła. Panie, prosimy Ciebie. Mówimy się za małżeństwa i rodziny naszej parafii, by były środowiskami silnej wiary, nadziei i miłości oraz by skutecznie przekazywały wiarę swoim dzieciom. Panie, prosimy Ciebie. Mówimy się za przyszłych parafian naszego księdza proboszcza, by przyjęli go życzliwie z otwartymi sercami i głęboką wiarą. Panie, prosimy Ciebie. Księdza Kazimierza, za księdza Tadeusza, byśmy potrafili otworzyć się na Niego i współpracować z Nim w dziele zbawienia wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną. Panie, prosimy Ciebie. Módlmy się za zmarłych, za rodziców i brata księdza proboszcza oraz tych, którym towarzyszył przez 31 lat pracy w rokitnicy,
przechodzeniu do Ojczyzny Nieba, by mogli cieszyć się wiecznym szczęściem w domu Ojca. Panie, prosimy Ciebie. Abyśmy potrafili dostrzegać oczyma wiary to wszystko, co Bóg czyni dla nas, dla każdego z nas, i wiernie szli drogą wiary, umacniając się Słowem Bożym i sakramentami. Panie, prosimy Cię. Aby Pan przyjął naszą wspólną ofiarę. Miłości razem z naszym papieżem Benedyktem,
naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkim, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Panie, jestem godny, abyś przyszedł do mnie, a
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
to święce, którą razem przygotowaliśmy z księdzem Grzymonem, chcieliśmy być za Panem, kiedy będziesz się wieczorem modlił, aby przypominała nas, parafian. Dzisiaj po raz ostatni zapalimy ją od świecy paschalnej rokietnickiej i chcemy, żeby towarzyszyła Tobie tam w Zębowie. A także pragniemy, aby ta obietnica zawisła w tym nowym proroctwie w Zębowie. Możesz być przekonany, że będziemy o Tobie pamiętać w modlitwie. Postawiłeś ogromny ślad na naszej kapłańskiej duszy, a tego nigdy Tobie nie zapomnimy. I zawsze będziesz nam towarzyszył w myśli, w modlitwie i sercu. Dlatego dzisiaj wyrażamy Tobie bardzo wielką wdzięczność i na pewno nie raz odwiedzimy Cię w Zębowie. Szczęść Boże. Bóg zaklać. Przewielebny księże proboszcz Kazimierzu, dzisiaj w nadzwyczajnym szafarze Komunii Świętej dziękuję Bogu za pięcioletnią posługę przy ołtarzu Pańskim u Bogu księdza proboszcza. Dziękujemy Bogu za to, że na naszej drodze spotkaliśmy nauczyciela i wszystko w naszym życiu się zmieniło poprzez formację. Dziś wiemy, że nauczyciel zostawia ślad do czwartego pokolenia. Dziękujemy za to, kim dla nas jesteś. Zawsze będziemy o Tobie pamiętać. Królu i Chryste. Ministranci fundują parafię. Przewielebny księże proboszczu, stajemy przed Tobą my, kiedyś mali, dziś dorośli, ale księżnik za przykład i wychowanie, my, ministranci z lat 70. i 80. Przyjm w podzięce nasze płynące od serca życzenia. Niech łza, która zalewa nam oczy, błyśnie blaskiem, jakim jest pamięć o Tobie, pamięć, którą zachowamy na zawsze. Niech opatrzność ma Ciebie ciągle w opiece. Niech przyjaźń ludzi tak Cię otoczy, by radość i spokój były zawsze z Tobą. Chciałbym wypowiedzieć 12 słów.
Minęło 46 lat kapłaństwa, z tego przeszło 31 rozczarowania rokietnicy. Poświęciłeś nam najlepsze krótkie lata swojego życia. To wraz z twoim przyjściem do rokietnicy zaczął się dynamiczny rozwój naszej parafii. Kupno domu z wydarzeniem na Wrogowsko, potem cmentarz, remont, wyposażenie i upiększenie kościoła, budowa sal katedrycznych, nowego proroctwa i wiele innych działań. W tych działaniach, w pracach, w najtrudniejszym okresie tworzącej się parafii wspierała się przez 15 lat nieżyjąca już kochająca twoja mama, którą dzisiaj należy wspomnieć i z wielkim szacunkiem i uznaniem podziękować za jej zaangażowanie, za jej serce i oddanie ostatnich lat swojego życia w tej społeczności rokietnickiej. Wszystko to robiłeś na większą chwałę Bożą, dla naszego pożytku, byśmy w tej chwale mogli uczestniczyć na zawsze. Dzisiaj przychodzi nam rozstać się z naszym księdzem proboszczem. Wpierw jednak pragniemy za wszystko podziękować. Za to, co uczyniłeś przez te lata pracy duszpasterskiej, dla naszego rozwoju duchowego i dla tej świątyni, w której się znajdujemy. Dziękujemy za nieustanną troskę o nasze dzieci, by poznawały Jezusa Chrystusa i w Nim wzrastały. Dziękujemy za troskę o naszą młodzież, by była odważna, wierna Chrystusowi, by do Niego biło ich serce. Za rodziców i rodziny, by były Bogiem silne, by były duchowymi kościołami, szkołą charakteru, by kierowały się mądrością Bożą, a nie do świata. Dziękujemy za sprawowanie wszystkich sakramentów świętych, które są niezastąpionym źródłem łask Bożych. Za modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, wskutek tych modlitw jest widoczny. Przepraszamy Cię za to, co było niedobre, co krzywdziło Ciebie, Twoje kapłaństwo. Przepraszamy. Kochany księże proboszczu, zasługujesz na najwyższe, najszczersze słowa uznania za decyzję o podjęciu pracy duszpasterskiej mniejszej parafii, dostosowanej do Twojego zdrowia i lat. To świadczy o prawidłowym Bożym rozumieniu kapłaństwa. Kapłaństwa do końca, do śmierci. Zapewniamy o pamięci, o modlitwie w intencji księdza proboszcza. Zarazem prosimy nie zapomnieć o nas. Do parafii Zębowo na pewno trafimy. W prezencie od Rady Parafialnej zamawiamy msze święte w intencji księdza proboszcza. O terminie i miejscu poinformujemy. Życzymy Tobie wielu łask Bożych, zdrowia, pomyślności, radości i zadowolenia z podjętej decyzji bycia dalej proboszczem. Niech Matka Najświętsza, opiekunka kapłanów Cię prowadzi, a dobry Bóg darzy swoimi łaskami. Szczęść Boże. Czcigodny księże proboszczu, przed każdym człowiekiem Bóg stawia zadania i cele oraz wzywa do ich spełnienia. Tobie, księże proboszczu, wytyczył jedyną, niepowtarzalną drogę, która nazywa się powołaniem kapłańskim. Trzeba ją usłyszeć, rozpoznać i podjąć. Pierwsi uczniowie Jezusa usłyszeli słowa: pójdźcie za mną.
rzucili swe łodzie, ryby i sieci oraz jezioro znajome i stali się rybakami ludzi. I przed Tobą stanął Bóg, zawołał Cię, a Ty odpowiedziałeś: Panie, pochwyciłeś mnie, a ja nie mogłem Ci się oprzeć. Długo biegłem, aleś Ty był za mną. Tyś zwyciężył. Naznaczyłeś mnie płomieniem Twojej miłości. Więc jestem, Panie. Ty, czcigodny księże proboszczu, powiedziałeś swoje tak 26 maja 1963 roku, przyjmując sakrament kapłaństwa z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Zanim przybyłeś do nas, pełniłeś posługę księdza wikariusza w kilku parafiach. Twoja kapłańska droga przebiegała przez Janków Zaleśny, Ostrów Wielkopolski, Gostyń, Ostrzeszów oraz Poznań. Od 31 lat jesteś pośród nas. W tym czasie zaskarbiłeś w naszych sercach miano człowieka o wielkiej życzliwości, dobroci i otwartości. Swoją pierwszą uroczystą Eucharystię przy tym ołtarzu sprawowałeś w Niedzielę Palmową 19 marca 1978 roku. Dzieliłeś z nami radości i troski. Troszczyłeś się o nas jak dobry pasterz. Przez te wszystkie lata ochrzciłeś 1429 dzieci i mocą Ducha Świętego zostały one włączone do Kościoła Powszechnego. Pobłogosławiłeś 504 parom, które zawierały sakrament małżeństwa w tym kościele. Towarzyszyłeś w ostatniej drodze 771 parafianom, których Bóg powołał do siebie. Teraz Bóg posyła Cię dalej, abyś pełnił posługę kapłańską w innej parafii. Pragniemy Ci za wszystko z całego serca podziękować. Dzięki Twoim zdolnościom organizacyjnym nasza parafia wzbogaciła się o kilka ważnych obiektów parafialnych. Wiele trudu i osobistej pracy włożyłeś w budowę salek katechetycznych i domu parafialnego. Dzięki temu salki katechetyczne stały się miejscem spotkań dla grup działających w parafii. Przez wiele lat odbywała się w nich katecheza parafialna, a później nauka religii w szkole. Obecnie znajduje się w nich świetlica socjoterapeutyczna, w której znajdują opiekę i ciekawe zajęcia dzieci z terenu naszej gminy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt założenia cmentarza parafialnego, które wymagało wiele starań i pokonywania trudności z tym związanych. Dałeś nam szansę na otoczenie szczególną troską naszych najbliższych. Postawione i odnowione pod Twoim proboszczowskim okiem przydrożne krzyże, symbole bezinteresownego poświęcenia dla sprawy człowieka, dla prawdy i miłości, będą nam zawsze dodawały sił w zmaganiach ze światem i życiem oraz przypominały Ciebie. Sercem parafii jest ta świątynia, której wyposażenie, wystrój i charakter to Twoje dzieło, księże proboszczu. Zawsze o nią i teren wokół niej dbałeś. Ubogacałeś jej wnętrze obrazami świętych i błogosławionych, którzy są dla nas wzorem do naśladowania w naszej drodze do doskonałości. Nadszedł czas pożegnania. Teraz odchodzisz, aby dzielić się miłością z innymi. Bądź dla nich takim samym przewodnikiem, jakim byłeś dla nas. Dziękujemy za czas spędzony razem
za dobro, które ksiądz potrafił znaleźć i obudzić w naszych sercach, za wiarę w dobroć i miłość Jezusa Pana naszego. Życzymy dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Szczęść Boże. Bóg zachować.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ksiądz proboszcz Kazimierz Piechocki, parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla. Wielebny książę proboszczu. W imieniu Rady Gminy Rokietnica składam księdzu podziękowania za trud włożony w ponad 30-letnią posługę kapłańską oraz działalność na rzecz parafii, jak i całej gminy Rokietnica. Przez te wszystkie lata ksiądz proboszcz był dla wiernych oparciem. Towarzyszył parafianom zarówno w chwilach szczęścia, jak i smutku. Z całą pewnością pozostanie ksiądz proboszcz w sercach mieszkańców Rokietnicy. Życzymy księdzu zdrowia i wielu łask Bożych w trakcie pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Marii w Zębowie. Proszę księdza jeszcze bardzo szczególne podziękowania ze strony księdza przyjaciół w Niemczech. Chrystiany i tych wszystkich, którym ksiądz pomagał swoim kapłaństwem, swoją duchowością, ale i swoim ludzkim zachowaniem wobec nas, maluczki. Dziękujemy bardzo. Thank you.
każdą myśl uznałbym. Dlatego, kiedy odchodzisz, żegnamy Ciebie ze łzami. Za to, że byłeś dobry, za pracę gorliwą w parafii. Serdecznie dziękujemy. Każdy jak potrafi. Gdy będziesz w innej parafii, między ludźmi innymi, niech będzie dobrze Ci z nimi. Serdecznie Ci życzymy. Bóg zapłać i za wszystkie zdrowaści. Życzenia składa delegacja gimnazjum z oddziałami integracyjnymi na badaniu. Czcigodny i drogi księże proboszczu, przede wszystkim chcieliśmy Ci podziękować za wspólnie spędzony czas na rekolekcjach szkolnych, ale i poza nimi, za nasze codzienne kontakty nie tylko w kościele, ale na co dzień, prywatnie, za nauki, za katechezę, za mądre nauki. Dziękujemy Ci bardzo i chcielibyśmy Ci, księże proboszczu, życzyć, aby w tej nowej parafii było tak jak tutaj, przez 31 lat, czyli dobrze, żebyś spotkał życzliwych ludzi, tak życzliwych, jak właśnie w tych życzeniach piosenki, którzy będą Ci oddani, będą z Tobą służyli Bogu. Wszystkiego najlepszego. Błogosławieństwo Bożego. Szczęść Boże. Bóg zapłać gimnazjum na pachanie. Życzenia składa delegacja przedszkola Bajeczka w Legnicy. Czcigodny księży proboszczu, z niedowierzami przyjęliśmy wiadomość o dekrecie biskupim, na mocy którego musisz opuścić naszą parafię, parafię w Legnicy. Żal i smutek, nie tylko nasz, ale myślę, że wszystkich. Chciałabym tutaj bardzo serdecznie księdzu w imieniu wszystkich dzieci przedszkola Bajeczka w Legnicy i w imieniu wszystkich pracowników, rodziców naszych dzieci, podziękować księdzu za wsparcie, za współpracę, podziękować księdzu za wpadanie do przedszkola i odwiedzanie nas w ważnych chwilach życia przedszkolnego. Chciałabym księdzu złożyć serdeczne życzenia w imieniu nas wszystkich. Przede wszystkim wielu łask Bożych i zdrowia. Zdrowia, żeby prawda w nowej parafii przynosiła wszystkim radość. A prezent, który przygotowaliśmy dla księdza, chciałabym, żeby przypominał obraz z okien plebanii, ponieważ każdego ranka, kiedy ksiądz wyszedł z plebanii, widział przedszkole Bajeczka w Legnicy. I chciałabym, żeby ten obraz przypominał właśnie o Legnicy. Wszystkiego najlepszego. Bóg zapłać serdecznie całemu przedszkolu. Zdjęcia też. Życzenia składa delegacja zespołu szkół Rokietnicy. Drogi kochany księdze proboszczu, kilka dni temu uczestniczyłeś w zakończeniu roku szkolnego 2008-2009. Mieliśmy okazję w wielu słowach dziękować Tobie za cały wkład pracy, jaki włożyłeś w kształtowanie, wychowanie i doskonalenie naszych dzieci. Dziękuję w imieniu wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi za to, że miałeś do nas blisko. Zawsze miałeś do nas blisko i z chęcią do nas trafiałeś. Dziękuję również za to, że ratowałeś nas nauką religii w sytuacjach, kiedy mieliśmy kłopoty. Drogi kochany księże, w nowej Ciebie czekającej drodze my wszyscy będziemy się za Ciebie modlić, żebyś w nowej pracy miał wiele sił, wiele zapału i żebyś z taką samą troską
klaptował w przyszłości nowych parafii. Gorąco za całe lata posługi na pewnej obietnicy w imieniu uczniów i wszystkich absolwentów przez 31 lat. Bardzo gorąco dziękuję. Swoją postawą dawałeś podwagę stawać obok siebie.
Uczyłeś ludzi rozmawiać z sobą słowem i czynem. Ukazywałeś prawdę i dobroć. Umiejętnie jednoczyłeś ludzi w wierze, radości, miłości, zbliżając ich do siebie. Życzymy, by dalsza posługa kapłańska przyniosła Tobie wiele osobistej satysfakcji, by owocowała dobrem i znalazła uznanie w oczach dobrej ludzi. Niech opatrzność Tobą czuła. Wyrażamy szacunku mieszkańców Kyszyca. I tu chciałbym dodać, że specjalnieśmy to w zasadzie zrobili dla proboszcza w kształcie obrazu. Mamy tutaj wizerunek naszego kościoła, żeby wszyscy widzieli. Ksiądz proboszcz zawsze przypomina sobie, że w tej parafii tyle nas służy. Życzenia składają przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej. Dostojny księże proboszczu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy istnieje od niedawna, a jednak jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ nie sposób nie podziękować za współpracę. To proboszcz między innymi swoją obecnością i stanowiskiem popierał inicjatywę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy. To proboszcz składkę pieniężną przeznaczył na zakup mundurów, które część duchów jest dzisiaj ubrana. To proboszcz odprawił mszę świętą, na której dokonał poświęcenia naszej remizy oraz wozów bojowych. Także proboszcz tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze gminy Rokietnica rozpoczął mszą świętą w instancji strażaków, aby otoczyć nas modlitwą. Również proboszcz nie odmówił nam pomocy w tworzeniu orkiestry reprezentacyjnej na Ochotniczej Straży Pożarnej. Niestety nie ma tu dzisiaj naszej orkiestry, ponieważ musimy się najpierw nauczyć grać. Ale obiecujemy, że jak dostaniemy szczytu muzycznego, to zjawimy się w Zębowie i zaróżnimy. Zapraszam. I cóż, nadszedł czas pożegnania. Prosimy przyjąć ten skromny koszt kwiatów oraz figurkę świętego Floriana, aby patron strażaków strzegł proboszcza od wszelkich nieszczęść na nowej parafii. Szczęść Boże. Bóg zapłać serdecznie, tak? Za każdą pomoc, tak? Bo gałęzie nie spadają na kościół. Zapłać za tego Floriana też. Zapłać tam. To już teraz proboszcz w Zębowie ani kościół nie spłonie, tak? My ochotnicy z Roda Bahania chcieliśmy również dołączyć się do przedstawiciela Paweł, który przedstawił. Chcieliśmy proboszczowi serdecznie podziękować za wieloletnią posługę kaszerską, a w szczególności w Straży Bahania. Bóg zapłać, tak, straży zna Bahania. Życzenia składa delegacja Koła Wędkarzy Rokietnicy. Księże proboszczu, w imieniu Koła Wędkarskiego z tej strony naszej Rokietnicy za tą wieloletnią współpracę, bo może nie wszyscy wiedzą, ale jest ksiądz wieloletnim członkiem w ogóle naszego koła, za co bardzo dziękujemy. Pani gorzej. Ale z tego, co wiemy, co wielu mogło się przekonać, jest przede wszystkim ksiądz przykładny wędkarzem. Za co serdecznie dziękujemy i życzymy na dalsze lata wszystkiego najlepszego. Skromny gadżet wędkarski od zarządu koła. Na ubiegarku pana Szczepana, tak? Na ucho powiem, gdzie u Szczupaka? Na zalewie Kaźmierskim. A pan Szczepan akurat tam był i badał, on nie ma wymiaru, nie wróci do rury. Zapraszam o składanie życzeń osoby indywidualnej. Przygodny księdze proboszczu. 31 lat temu spotkaliśmy się i zaczęliśmy nam polecać zadania do wykonania, które realizowaliśmy z radością. 28 lat temu pobłogosławiłem nas związek, później
udzielałeś chrztu naszym dzieciom i przygotowałeś ich do dalszych sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. Byłaś z nami w chwilach trudnych, kiedy przychodziło nam żegnać naszych bliskich, wspierałeś nas wtedy mądrym słowem. Dlatego dzisiaj chcemy Ci modlitwą podziękować i prosić Boga o błogosławieństwo na dalszej drodze kapłańskiego życia. Szczęść Boże. Czcigodny księże proboszczu, dziękuję za wszystko, za naszej rodziny zrobiłeś, za spotkania na kolędach, za wszystkie spowiedzi, komunie. Na pamiątkę przyjmij od nas taki skromny podarunek, fotoreportaż z ostatniego Bożego Ciała. Bóg zachwać serdeczny, tak? No, jeszcze nie powiedzieliście, że jeden z synów pójdzie do seminarium. Będziemy się odmawić. Księże proboszczu, chcieliśmy księdzu podziękować za wiele lat sąsiedztwa, za dobre serce, za miłe rozmowy na kolędach, za wszystko, od mieszkańców prostych. Thank you.
zastanawiałem, co mam powiedzieć, to przyszła mi na myśl dzisiejsza Ewangelia i te słowa, które Pan Jezus skierował do zrozpaczonego ojca Jaira: nie bój się, tylko wierz. Myślę, że głównym powołaniem i zadaniem kapłana jest właśnie to, wychowywać samego siebie najpierw, a potem parafian do wiary, by zawsze i na wszystkie sytuacje i okoliczności swojego życia patrzyli okiem wiary. Miała takie właśnie powołanie i zadanie: nauczyć siebie i was tej twórczości wiary, tego otwierania się na Boga, tego ufania Mu bez reszty. Jak się to udało? Jeden Pan Bóg wie. Tak jednym zdaniem, bo już jako świadom zrobimy tej dzisiejszej uroczystości, serdecznie dziękuję wszystkim. Nie będę wymieniał, żeby nikogo nie pominąć, żeby ktoś mi tam o tym, prawda, bo w swoim sercu nie powiedział, a mnie to nie podziękował. Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać. Najpierw zapraszam na placę, bo mam bardzo dobry tam za kościołem na stołach stoi i kawę, ale równocześnie serdecznie zapraszam do Zębowa. Kościół piękny, zamczury rokiennicy, nowa parafia, 1200 dusz, słuchajcie dobrze, a mniej siedzących w kościele jest 300. Jeszcze raz tyle co rokiennicy. No. A więc proboszcz mi powiedział, mój poprzedni, kiedy już tam był na takich wstępnych rozmowach, głównie tu w kościele nikt nie stoi. Życzę wam, żebyście też tu w tym kościele nie stali, jak najszybciej tę rokienicą katedrę rozbudowali, by mój następca też mógł powiedzieć swojemu następcy, a w rokiennicy to nikt pościele nam przy nie stoi. Miej siedzący jest dosyć. Jesteś
las wędrowców jak strój czystej wody. Duszy wytchnienie niebiańskie ogrody. Nasze wędrowanie, Panie nasz, nasze upadanie, Panie nasz, nasze powstawanie, Panie nasz, Twoje miłowanie. Gwiazda zaranna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś dla nas pielgrzymów jak burzy ustanie. Jesteś drogą, co nam przez Ojca jest dana. Jesteś dla nas spragniony jak rosa poranna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś dla nas wędrowców jak strój czystej wody. Duszy wytchnienie niebiańskie ogrody. Jesteś dla nas wędrowców, jak strój czystej wody.